Od 31 października ratowniczy motocykl oficjalnie jest na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego z Kamiennej Góry. Jednostka jest jedyną taką na terenie miasta. Znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu co pogotowie ratunkowe, więc widzimy dokładnie, jakie jest zapotrzebowanie na ratownictwo medyczne. Szczególnie tam po godzinie 16, gdy zamknięte są przychodnie, to praktycznie nasze dwie karetki są cały czas w akcji. Także jest jakaś na pewno miejsce na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej zajmującej się stricto tą działalnością tylko medyczną. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego istnieje od 4 miesięcy. 4 miesiące temu po raz pierwszy spotkaliśmy się w kilkanaście osób, które tutaj są obecne i postanowiliśmy stworzyć coś z niczego. To tworzenie trwało przez 4 miesiące. Sami pozyskaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych od prywatnych sponsorów, którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Sami naprawialiśmy sprzęt, który tak naprawdę będzie jeździł i sami prowadziliśmy rozmowy w całej Polsce, bo motocykl pochodzi z katowickiego pogotowia ratunkowego. W katowickim pogotowiu ratunkowym pełnił służbę. On ma przejechane zaledwie 18 tysięcy kilometrów, czyli jak na motocykl tej klasy, to bardzo mało. W samym tylko Londynie jeździ ponad 60 takich motocykli ratunkowych. W Polsce jest ich zaledwie kilka. Co ma? Ten motocykl poza wyposażeniem pojazdu uprzywilejowanego ma również zestaw OSP R1. Jest to zestaw pierwszej pomocy, tam są wszystkie opatrunki. Jest również zestaw do tlenoterapii, jest zestaw do udrażniania dróg oddechowych, worki, ambu, maski twarzowe. Także wszystko to, żeby utrzymać człowieka do momentu, kiedy przyjedzie do nas pogotowie ratunkowe i my będziemy mogli przekazać po prostu osobę poszkodowaną pogotowiu ratunkowemu. Kamiennogórska OSP wzbogaciła się też o 4 ratowników, którzy otrzymali certyfikaty po zdanym egzaminie przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną, przez co stali się pełnoprawnymi ratownikami. W dniu przekazania sprzętu z ust burmistrza padły deklaracje pomocy i wsparcia strażaków ochotników. Co roku ogłaszamy konkursy na różne aspekty działalności społecznej, kulturowej, sportowej, również tej związanej z medycyną w ogóle, z pomocą społeczną i w ramach tych środków prawdopodobnie będziemy znajdywać. Grupa, która tworzy tą jednostkę, to są ludzie bardzo kompetentni, więc napisanie projektu nie będzie problemem. W związku z tym będziemy poprzez te formy legalne, prawne, będziemy przekazywać środki w zależności od potrzeb. Także myślę, że miasto Kamienną Górę stać na takie działania. Gmina udostępniła ratownikom pomieszczenia na sprzęt i garaż na motor i karetkę. Obiekt jest monitorowany i chroniony przez całą dobę. Ratownicy medyczni swoją pierwszą służbę pełnili 1 listopada.